Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najważniejsze cytaty z Naruto. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający i pozwólcie, że zacytuję. Hello there. Ten odcinek zaproponował mi jeden z widzów, choć standardowo zapomniałem sobie zapisać komentarza, więc sorry bro. Tym filmikiem postaram się jeszcze bardziej utrwalić w waszych głowach myśl, że Naruto nie jest tylko jakąś głupią bajką, a kto wie, być może nawet przekonacie do tego kogoś innego, ale dosyć o tym, lecimy z cytatami. Nagato. Wszakże wszyscy jesteśmy tej samej rasy. Motywy wojny nie mają znaczenia. Religia, ideologia, zasoby, ziemie, urazy, miłość lub od tak po prostu. Nieważne jak żałosny jest powód, jest wystarczający, aby rozpętać wojnę. Wojna nigdy nie przestanie istnieć. Powody mogą być wymyślone po fakcie. Ludzka natura dąży do konfliktów. Temu, jak i innym cytatom Nagato czy też Paina poświęciłem cały oddzielny filmik i tam znacznie więcej o tym powiem, ale w skrócie, pomimo tego, że te słowa zostały wypowiedziane lata temu, to są dość uniwersalne i śmiałbym powiedzieć prawdziwe. Czy zamkniemy się w samym uniwersum Naruto czy też w świecie realnym, nie ma to większego znaczenia, z powodu utraconej miłości Obito po prostu wyrżnął ninja Kirigakure, a następnie rozpętał wojnę. Nie tak odległą perspektywą wydaje się wojna, na której czele stoi ktoś z pewną ideologią, którą ludzie popierają i są gotowi nienawidzić i zabijać. Hej, przecież religia też była niejednokrotnie w historii powodem rozpętania jakiejś wojny. Powód zawsze się znajdzie i wygląda na to, że te słowa Nagato będą jeszcze aktualne przez długi, długi czas. Jiraiya. Kiedy ludzie zostają skrzywdzeni, uczą się nienawidzić. Kiedy ludzie krzywdzą innych, stają się znienawidzeni i przepełnieni poczuciem winy. Lecz znanie tego bólu pozwala ludziom okazywać dobroć. Ból pozwala ludziom dorosnąć. I w sposób, w jaki ty dorośniesz, zależy od ciebie. Słowa Jirai pokrywają się mocno z tym, co mówił jego uczeń Nagato, choć jest to bardziej pozytywny obraz bólu i krzywdy. Jak widzimy, Jiraiya był w pełni świadomy, że ludzie krzywdzą, nienawidzą, ale ten ból ich kształtuje i pozwala zdefiniować to, kim się finalnie zostanie. Mam już 25 lat na karku, trochę na tym świecie bólu doznałem, za mną już wiek dojrzewania, czyli dla jednych jeden z najlepszych okresów życia, dla innych wręcz przeciwnie. Przeżyłem śmierć ojca i to do tego we wcześniej wspomnianym okresie dojrzewania, a przede wszystkim kiedyś kupiłem Battlefielda 3 za 50 zł, a tydzień później był za darmo, więc wiem, co to jest ból, okej? I po latach doświadczenia konsekwencji związanych z tym bólem, jestem w stanie śmiało stwierdzić, że to właśnie on mnie ukształtował. To właśnie przez te konkretne przeżycia jestem tym, kim jestem. Okres dojrzewania za mną, więc sięgam z nostalgią w te czasy i trochę żałuję, że zmarnowałem te wszystkie okazje, które mógłbym wykorzystać i powspominać. Tak samo śmierć ojca, gdy byłem jeszcze dość młodym człowiekiem, zrobiła ze mnie chłodnego gościa, którego mało co obchodzi i jest zdystansowany do wszystkiego. I w końcu trochę już zapomniałem o tych 50 zł na BFA, choć rana w sercu nadal jest otwarta. Do czego dążę, to, że ból rzeczywiście pozwala ludziom dorosnąć, a to, w którą stronę pójdziesz, zależy już od ciebie. Obito Uchiha. Ci, którzy łamią zasady, są śmieciami, lecz ci, którzy porzucają swoich towarzyszy, są gorsi niż śmieci. Jeśli mam być nazywany śmieciem tak czy inaczej, to wolę złamać zasady. I jeśli to w jakiś sposób czyni mnie czymś niższym od prawdziwego shinobi, to zamierzam zmiażdżyć tych wszystkich tak zwanych prawdziwych shinobi. Choć ten cytat dla ludzi, którzy nie obejrzeli Naruto, mógłby być niezrozumiały, bo w końcu czym jest shinobi, to można chyba śmiało zamienić to słowo na człowiek, a sens zostałby ten sam. Jest to jeden z najbardziej znanych cytatów Naruto i też nie bez powodu. Chyba większość zgodzi się, że gdy Obito wypowiadał te słowa, to on miał rację, a nie Kakashi. Uratowanie swoich przyjaciół jest dużo ważniejsze niż jakaś tam misja, czy może nawet przekonania. W końcu co innego nam pozostaje? Co da ci gratyfikacja za jakieś osiągnięcie, jeśli nie będziesz miał się z kim tym dzielić? Nie ma co porównywać wojen z Naruto do naszego zwykłego życia, ale jeśli przełożymy to na nasze życie, to można by to skrócić do słów: bądź dobry dla swoich przyjaciół, niech korzyści materialne czy wizerunkowe ci w tym nie przeszkadzają. Kakashi Hatake. Jestem tylko zwykłym śmieciem, lecz są rzeczy, których się nauczyłem. Dziura w twoim sercu jest czymś, co inni ludzie mogą zapełnić. Jeśli odrzucisz uczucia swoich przyjaciół i ten świat, tylko dlatego, że nie powiodło się po twojej myśli, nikt więcej się do ciebie nie zwróci. I ta dziura nie zostanie również zapełniona i jeśli po prostu uciekniesz bez zrobienia czegokolwiek, inni ludzie również nie zrobią nic dla ciebie. Tak długo jak się nie poddasz, możesz nadal zostać ocalony.
ten cytat jest również czymś, co można przekuć na coś w życiu prawdopodobnie każdego człowieka. Mianowicie, jeśli wypniesz się na ludzi z jakiegokolwiek powodu, a do tego uznać, że i tak ci w czymś nie pomogą, to dokładnie tak się stanie. Przez słowa Kakashiego rozumiem to, że gdy odwrócisz się od przyjaciół czy rodziców i pójdziesz płakać w kąt, że jacy to oni nie są źli, to w dużej większości przypadków nikt do ciebie pomocnej dłoni nie wyciągnie, bo nie wykazujesz żadnej inicjatywy, że tej pomocy potrzebujesz, a odpowiedź nic na pytanie co ci jest, tylko to potwierdza. Sam tak robiłem, ale dopiero niedawno do tego doszedłem. Orochimaru. Ludzie nie zdają sobie sprawy z prawdziwej wartości czegoś, chyba że ją utracą. To jest chyba najprawdziwsze i najprostsze stwierdzenie, jakie padło w dzisiejszym odcinku. Osobiście chyba nie znam nikogo, kto by się pod tym nie podpisał. Tym czymś może być cokolwiek, jakaś rzecz, osoba czy uczucie. Mając cokolwiek, co już znamy i mamy po prostu na co dzień, przyzwyczajamy się do tego i traktujemy to jako coś stałego i tak jakby miało to zostać z nami na zawsze, aż przychodzi ten moment, gdy coś utracimy, a wraz z tym poznajemy, ile to wszystko dla nas było warte, a najczęściej jest już za późno, by to coś odzyskać lub naprawić. Ludzie na bardzo wczesnym etapie swojego życia się tego uczą i chyba nie ma osoby, która by już tego nie doświadczyła lub nie doświadczy w przyszłości. Na koniec zostawiłem coś najbardziej banalnego, a jednocześnie bardzo ważnego, a mianowicie Naruto Uzumaki, nigdy się nie poddam. Brzmi to dziecinnie prosto w porównaniu z poprzednimi cytatami, ale jest naprawdę ważne. Nasz tytułowy bohater rzucał tymi słowami bardzo często, zanim miał kogokolwiek, kto chociażby go zauważył czy docenił w jakiś sposób. I wiecie co? Naprawdę warto się nie poddawać i ja wiem to z autopsji. Być może teraz siedzisz przed telefonem czy komputerem, uważając, że życie nie ma sensu, a ostatnie szczęśliwe momenty pamiętasz jakoś 5 lat temu, albo lubisz coś robić, ale wszyscy ci mówią, że to dziecinne i w ogóle to strata czasu. Ja miałem tak samo. I choć może słowa nie poddałem się brzmią mocno wygórowanie, to trochę tak było. Pomimo prawdopodobnie depresji i braku sensu w życiu, jedyne co było stałe w moim życiu to robienie tych głupich filmików na YouTubie, które wszyscy kwitowali śmiechem i niezrozumieniem. Tymczasem całkiem przypadkiem rozrosło się to do takich rozmiarów, że nie zamieniłbym tego na nic innego. I choć jeszcze niedawno w mojej głowie głównie krążyły myśli autodestrukcyjne, to dzisiaj cieszę się z tego, gdzie jestem i liczę na to, że będzie tylko lepiej. Do tego, moje drogie dzieciaczki, mamy czasy, w których można robić dosłownie wszystko to, co lubisz i nawet żyć z tego, więc jeśli lubisz zbierać znaczki, rób to. Jeśli fascynują cię klocki Lego, zbuduj coś ciekawego i pokaż to światu. Jeśli chcesz robić głupie filmiki do internetu, rób je. Nie poddawaj się, nie patrz na to, co mówią inni. Podsumowując, jak widać było w tym filmiku, wiele z tych cytatów ma dużo wspólnego z takimi negatywnymi na pierwszy rzut oka uczuciami jak ból, smutek, złość, ale czy nie jest tak, że właśnie te uczucia najlepiej pamiętamy i najmocniej czujemy? Na to pytanie już chyba musicie sobie sami odpowiedzieć. I to by było na tyle w tym filmiku. Z Naruto można by wyciągnąć pewnie jeszcze wiele naprawdę cennych cytatów i jeśli najdzie mnie taka ochota, myślę, że możecie wtedy liczyć na drugą część. Może wy kojarzycie jeszcze jakieś fajne cytaty? Pochwalcie się w komentarzach. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!